ogólnie jaką przyjaciółką jest Doda? Bardzo dobrą, bardzo lojalną, bardzo pomocną. Jest taką przyjaciółką trochę dla mnie jak z takich amerykańskich filmów, że na przykład jak jesteś chora, to nagle dzwoni do ciebie i mówi, wiozę ci rosół, gdzie masz takie, nie no, nie potrzebuję, bez przesady, nie, nie wiozę ci ten rosół. I masz takie, nie no, aż tak to nie potrzebuję, nie? Nie, nie, nie ma opcji, przywiozę ci rosół. I to jest takie śmieszne. A z drugiej strony na przykład jest bardzo wspierająco, ale też bardzo krytyczno. Na zasadzie takiej, że jeżeli ja jestem na jakiejś takiej złej drodze do podjęcia decyzji, która będzie dla mnie niedobra, a ja w tym momencie jestem podjarany i myślę sobie, że to jest świetna decyzja, to nie. Ona przychodzi i mówi, nie, nie rób tego, to jest bardzo zły pomysł, przemyśl to, wiem, że to są na przykład, nie wiem, jakiś deal z jakąś firmą, która nie jest odpowiednia, wiem, że to są na przykład pieniądze albo jakaś znajomość z kimś, kto nie jest odpowiedni, ona zawsze jakby gdzieś tam przytnie mi czasami taki entuzjazm i bardzo dobrze, bo to jest obiektywne.